Z tej strony Krzysztof Wojczal, witam Was na moim kanale. Zapraszam również na bloga krzysztofwojczal.pl, a tematem dzisiejszego nagrania będzie Izrael. Zanim przejdę do, te, do meritum tego tematu, chciałbym tylko podkreślić, że całe to opracowanie, tutaj audio, jest zrobione na podstawie napisanej wcześniej przeze mnie m, analizy m, dotyczącej właśnie tego państwa Izraela do której link zamieszczam pod nagraniem, jest to o tyle istotne, że w samym artykule znajdują się dane, znajdują się statystyki, znajdują się wykresy, mapy, także wszystkie jakieś takie twarde dane, które mogłyby tutaj poszerzyć Waszą wiedzę. Oczywiście po, po wszystko jest poparte stosownymi źródłami. Jeśli coś się nie zgadza, jeśli wychwycicie jakieś błędy, to proszę oczywiście o komentarz, o wskazanie miejsca. Jak również od razu przy okazji prosiłbym o wskazanie jakiegoś innego źródła, z którym mógłbym skonfrontować te dane, które ja podałem. Dla mnie to zawsze jest też jakieś poszerzenie swojej wiedzy, może korekta swojej wiedzy. Także zachęcam do, takiego, do takiej niejako współpracy i e, wymiany, czy to właśnie jeśli chodzi o jakieś fakty czy, i stan faktyczny, czy to chodzi o e, poglądy. Natomiast przechodząc już do meritum sprawy, czyli do mm, Izraela, warto tutaj zacząć od takiego dosyć mocnego cytatu: e, może nie słyszeliście, może nie, ale powtórzę, jeśli ktoś już słyszał, e, w 2012 roku. Henry Kissinger stwierdził, że w ciągu 10 lat nie będzie Izraela. I to takie bardzo mocne sformułowanie było, zabrzmiało mniej więcej w tym samym okresie, w którym opublikowano wspólny raport amerykańskich agencji wywiadowczych. I tytuł tego raportu brzmiał, tu tłumacząc od razu na polski, przygotowania na post-izraelski Bliski Wschód. Czyli dosyć sugestywny jest ten tytuł. I co było w tym raporcie? Tam były o chyba około 82 strony, o ile dobrze pamiętam, analizy. I głównym jakby wnioskiem z tych analiz było to, że po pierwsze, no Izrael e, będzie miał problemy z przetrwaniem i oczywiście, natomiast po drugie, e, wniosek był taki, że Izrael wciąga USA w antyarabską politykę e, w sytuacji, w której w interesie USA leży przyciągnięcie Arabów do własnego obozu. I taka konstatacja tego raportu musiała naprawdę wzbudzić popłoch w Tel Awiwie, zwłaszcza, że ten raport został wydany jeszcze za czasów prezydenta Baracka Obamy, a Barack Obama, jak pamiętamy, prowadził właśnie politykę taką, może nie anty, ale mocno dystansującą się w stosunku do Izraela. Już jakby mamy pewne sugestie, dlaczego. Tą politykę było widać na przykład na podstawie pewnych incydentów. Na przykład Benjamin Netanyahu mógł przecieć do Waszyngtonu, natomiast Barack Obama wymawiał się, jeśli chodzi o spotkanie z nim, jakimiś innymi obowiązkami. tak? No, takich afrontów było dosyć sporo i Izrael naprawdę miał bardzo duży problem z osiągnięciem pewnych korzyści, może, może z przełożeniem swoich wpływów w USA na jakieś realne działania. Znaczy, oczywiście, że Stany Zjednoczone nadal wtedy wspierały, nadal zresztą wspierają finansowo Izrael, natomiast jakby nie przekładało się to na politykę międzynarodową za czasów Baracka Obamy. Zresztą Barack Obama prowadził właśnie bardzo proarabską politykę. Tutaj przypomnijmy te zbliżenie relacji właśnie z Katarem, z Arabią Saudyjską. Wszystko zmieniło się w sytuacji, gdy do, Białego Domu, gdy do Białego Domu przyjechał Donald Trump. I tutaj wszystko się zmieniło. Ta cała proizraelska polityka to oczywiście to nie jest tak, że to Donald Trump lubi Izrael, lubi Benjamina Netanyahu i dlatego właśnie prowadzi taką, a nie inną politykę. Zagraniczną w stosunku do tego państwa i do Bliskiego Wschodu. To nie jest tak, to wszystko jest poparte geopolitycznymi względami, o których będę mówił później. Natomiast ta siła niejako USA, która wsparła Izrael, była bardzo mocno, bardzo mocno widoczna w działaniach samego Izraela, w działaniach samych władz z Tel Awiwu. I to było niemal natychmiast zauważalne, ponieważ na przykład, tak? co zrobił Benjamin Netanjahu w pierwszej kolejności, Oczywiście podważył sensowność układu z Iranem, tego układu, który znosił sankcje, który niejako zobowiązywał Iran do rozbrojenia, jeśli chodzi o nieopracowywania technologii nuklearnych, tak? I Izrael natychmiast to podważył. Przypominamy sobie tego pewnego rodzaju teatrzyki na arenie międzynarodowej w ONZ, gdzie Tutaj z prezentacjami występował Netanyahu i, i pokazywał jakieś zdjęcia, pokazywał mm, jakieś szablony, grafiki i tak dalej, i tak dalej. To było dosyć takie e, ciekawe, ciekawe to było naprawdę, e, natomiast Amerykanie natychmiast to podchwycili, tak? Natychmiast to podchwycili i rzeczywiście ten układ z Iranem, w zasadzie e, krótko po tym, jak e, został zawarty, no, Amerykanie go zerwali, tak? Wytłumaczę to troszeczkę później, dlaczego tak się stało, natomiast to nie, to nie są względy tylko i wyłącznie tej proizraelskiej polityki ze strony Waszyngtonu. Izrael oczywiście natychmiast nabrał pewności siebie, jeśli chodzi o działania militarne i podjął się tych działań właśnie na terenie Syrii. Tutaj były te uderzenia lotnicze, jakby te naruszenia jeśli chodzi o strefę Syrii, są dosyć częste i w zasadzie chyba co tydzień teraz można poczytać o tym, że y, gdzieś tam lotnictwo Izraela zbombardowało ten czy inny cel. Oczywiście wszystko jest mm, oficjalnie jak, y, 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 pokazywane jako y, atak na cele y, irańskie, tak, na bojówki irańskie. Oczywiście zaostrzyła się również, jeśli chodzi o Izrael, y, Polityka wewnętrzna. Tutaj bardzo mocno zaczęli cisnąć Palestyńczyków. Nawet tam doszło do takiej sytuacji, w której Donald Trump, dobrze już teraz tego nie pamiętam, natomiast coś takiego kojarzę, że Donald Trump pochlebnie wyrażał się o Izraelu na jakiejś konferencji czy na jakimś spotkaniu, już teraz nie pamiętam. Natomiast w tym samym czasie siły izraelskie strzelały i zabijały cywili palestyńskich. Także no, dochodziło do takich kuriozów. Z ostatnich wydarzeń zresztą. Przecież nie tylko Izrael przeniósł czy tą stolicę do Izraela, przeniósł Izrael oficjalnie dużo wcześniej. Natomiast Amerykanie za Donalda Trumpa uznali rzeczywiście niejako tę Jerozolimę jako stolicę i przenieśli tam swoją ambasadę. Natomiast już z takich naprawdę najświeższych informacji, no to ostatnio, w ostatnich dniach Izrael anektował niejako wzgórza Golan i to zostało również poparte przez USA. A natomiast Polska na przykład tego nie poparła, jak również wiele innych państw Zachodu. Także, jakby ten zwrot polityki amerykańskiej w kwestii Bliskiego Wschodu i w kwestii polityki izraelskiej bardzo mocno odbił się na działaniach właśnie Izraela, co było widać na tych między innymi wymienionych przeze mnie przykładach. Przechodząc do samej geografii tego państwa, bo od tego w zasadzie trzeba zacząć, należy zacząć i bez tego nie przejdziemy dalej. Jest bardzo istotna i jest też ciekawa bardzo ta geografia. Jeśli chodzi o Izrael, mnie osobiście zaskoczyła, gdy opracowywałem ten temat. Nie wszystko wiedziałem, być może, być może dla Was to nie będzie nowością, co za chwilę powiem, ale należy o tym powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. Zacznijmy od tych trywialnych spraw. To znaczy, Izrael położony jest tak naprawdę wokół wrogów, tak? Politycznie na północy Liban, bojówki Hezbollahu kontrolujące ten kraj, w zasadzie antyizraelskie państwo z antyizraelskimi siłami, no wróg, wróg, to trzeba to określić, mimo że teraz panuje spokój, w przyszłości nie musi tak być. Dalej, na, na, na północnym wschodzie Syria, Asad, czyli w zasadzie historyczny i do teraz w zasadzie wróg Izraela. Na wschodzie Jordania, no takie państwo dosyć mniej agresywne, mniejszym jest zagrożeniem dla Izraela i w zasadzie zawsze Jordania była mocno zależna od Izraela ze względu na położenie geograficzne, ponieważ Izrael, o czym zaraz przejdę, natomiast Właśnie ta Jordania niejako wisi na Izraelu, jeśli chodzi o środek ciężkości państwa jordańskiego, jeśli chodzi o centrum populacyjne, stolice Amman, tak, to wszystko jest jakby geograficznie i gospodarczo podpięte pod Palestynę. Od strony wschodu tam są pustynie, nie ma komunikacji. Nie ma, nie ma oczywiście przez to handlu, transportu itd. itd. Nie ma gospodarki, bo to, to wiadomo, pustynie, więc tam w zasadzie albo jest ropa, albo nie ma nic. I no ta Jordania, tak naprawdę, siłą rzeczy, nigdy nie miała odpowiednich argumentów, żeby Izrael atakować. Również z tego względu, że jest tam dosyć trudna do przebycia granica, o czym zaraz powiem. Od strony południowo-zachodniej. Oczywiście Egipt, który historycznie również był jednym z najważniejszych, z naj, z największych, najgroźniejszych przeciwników Izraela, w tej chwili tak nie jest. Natomiast jakby tutaj zawsze istnieje ryzyko, tak, jak, jak, znowu jakiegoś powrotu do, do napięcia, jeśli chodzi o Tel Awiw i, e, i Kair. No, oczywiście od strony zachodniej, może, może śródziemne. I... Tak wygląda, tak wygląda to politycznie. Oczywiście dalej tam jest jeszcze Irak, dalej jest Arabia Saudyjska. Ale to wszystko są praktycznie państwa dosyć nieprzyjazne w stosunku do Izraela. Oczywiście Arabia Saudyjska w ostatnich latach zbliżyła się z Izraelem nieformalnie, bo, bo formalnie oni nadal nie prowadzą ze sobą dyplomacji. Także ta Turcja również jest taka dosyć nieprzychylna. No w zasadzie cały świat arabski tak naprawdę jest antyizraelski. No, i pod tym kątem, właśnie pod kątem politycznym, położenie y, Palestyny, położenie Izraela jest y, bardzo niekorzystne i nie do pozazdroszczenia. Jeśli chodzi o samą geografię i topografię terenu, to jest, tu jest bardzo wszystko ciekawe. Naprawdę. Y, jeśli chodzi o północ i granice z Libanem, tam są góry, więc tutaj, jakby od tej strony, y, terytorium Palestyny, terytorium Izraela jest dosyć. Zabezpieczone od strony północno-wschodniej, czyli na granicy z Syrią. Tam w zasadzie kończy się niejako rów Jordanu, przez który płynie nurt rzeki Jordan. Natomiast Izrael kontroluje prawy brzeg tej rzeki. Czyli tak zwane wzgórza Golan. Te wzgórza Golan właśnie zostały anektowane, o czym wspominałem wcześniej, natomiast kontrola tego terytorium, tych wzgórz Golan jest dla Izraela absolutnie kluczowa. Będę o tym jeszcze mówił dalej, natomiast jest to oczywiście bardzo trudne terytorium do przebycia górskie i niejako broniące właśnie od tej strony samą Palestynę. Jeśli chodzi o wschód, czyli o granicę izraelsko-jordańską, tu sprawa jest w ogóle najciekawsza, ponieważ granica izraelsko-jordańska biegnie właśnie wzdłuż rowu jordańskiego, wzdłuż nurtu rzeki Jordan, która ma niejako swój nurt, właśnie swoje źró... jakby ten nurt rzeki płynie właśnie na dnie tego rowu. E, oprócz tego jest tam na granicy jeszcze Martwe Morze i w zasadzie nas, od strony południa e, granica biegnie następnie przez wzgórza pustyni Negev. E, także ta granica jest bardzo trudna do zdobycia, a Izrael, sam Izrael jest niejako odgrodzony od strony wschodniej taką wielką fosą, ponieważ e, ten rów Jordanu on od strony wschodniej ma zbocze, bardzo strome zbocze, które potrafi mieć wysokość na 500 metrów. Tak? Więc to jest praktycznie nie do, nie do przebycia przeszkoda dla jakichś większych wojsk, dla armii itd. Tak dalej, tak dalej. Między Izraelem i Jordanią w zasadzie są dwa przejścia, tak naprawdę graniczne i to są dwa mosty. Trzecie przejście graniczne znajduje się przy miejscowości Eliat i Akaba. Przy Zatoce Akaba, to już na samym południu, w zasadzie z kraju Półwyspu Synaj, także tam jest trzecia granica, natomiast cała linia tutaj graniczna między państwami to jest bardzo trudny teren góry, rzeka w nie jakaś ogromna, ale jednak. Do tego ten rów właśnie Jordanu, który naprawdę stanowi olbrzymią przeszkodę. I może martwe, także, tak jak mówię, to troszeczkę wygląda, jakby Palestyna, Palestyna można porównać po prostu do bastionu czy do takiej twierdzy na Bliskim Wschodzie, która odgrodzona jest od strony wschodniej Fosą, głęboką fosą, którą bardzo trudno przebyć. I jeśli chodzi o Palestynę, ona jest otwarta tylko z jednej strony, od strony południowej, od południowo zachodniej w zasadzie, czyli od strony Egiptu. Tam Izrael posiada od tamtej strony tą pustynię Negev, o której już wspominałem. To jest niejako taki bufor. Prawdziwym buforem, tak naprawdę, dla Izraela, od strony Egiptu jest Półwysep Synaj, który zresztą jest tak? I jeśli Egipt w tej chwili planowałby jakiekolwiek uderzenie ewentualne, tak hipotetycznie, na Izrael, no to Izrael natychmiast zauważyłby te ruchy wojsk, miałby czas czas poz, zyskałby czas, który pozwoliłby mu na przygotowanie się na to uderzenie, które by nadchodziło właśnie od synaju. Także jeśli chodzi o e, Izrael od strony właśnie takiej geograficznej, topograficznej, to nie jest do końca tak, że, że Izrael znajduje się w tragicznym położeniu. Tak naprawdę to jest geograficzna, taka naturalna twierdza, bardzo trudna do zdobycia. I historycznie twierdza ta zawsze była zdobywana przez... E, Kolejnych wielkich wodzów, którzy tutaj podbijali, tak, na przykład cofając się do starożytności, warto prześledzić właśnie szlaki kampanii wojennych, tak? Na przykład persowie, jak szli na zachód. Oczywiście, jedynym łącznikiem między Persją a Morzem Śródziemnym zawsze była Mezopotania, a konkretnie Eufrat i Tygrys. W zasadzie Eufrat był taką najkorzystniejszą um, drogą. Znaczy, wzdłuż Eufratu biegła najkorzystniejsza droga, najszybsza na zachód. I tędy przeważnie, właśnie ten praktycznie zawsze przechodziły armie ze wschodu na zachód i z zachodu na wschód. I Persowie tędy szli, ale zanim ci Persowie doszli do Azji Mniejszej, podbili całą Azję Mniejszą, najpierw musieli podbić właśnie um, no, rejon dzisiejszego Aleppo, Antiochii, tak. Natomiast oni też właśnie musieli przejść do Palestyny i zdobyć ten bastion palestyński. Zajęcie tego bastionu palestyńskiego zabezpieczało szlaki logistyczne, szlaki komunikacyjne dla armii. W zasadzie stanowiło taką bazę też wypadową i bez Palestyny nie dało się następnie zająć na przykład czy to Egiptu, czy dokonywać inwazji dalej właśnie na Azję Mniejszą, tak bo zawsze jakby z tyłu Ktoś mógł nam tutaj przerwać szlaki komunikacyjne. Więc ta Palestyna była zawsze, zawsze była takim kluczowym miejscem w, na Bliskim Wschodzie, które należało zdobyć. Tak samo robił Aleksander Wielki. Jak Aleksander Wielki szedł w kierunku wschodnim. To najpierw właśnie zdobył wybrzeże Azji, Bliskiego Wschodu, przepraszam, wybrzeże Morza Śródziemnego, właśnie zdobył tą twierdzę palestyńską, następnie poszedł do Egiptu i następnie, wracając przez twierdzę również palestyńską, poszedł wzdłuż Eufratu na Persję, do Mezopotamii, a następnie na Persję, już taką właściwą. Także, jakby te kierunki ataków zawsze przechodziły przez tę Palestynę, która musiała być zdobyta, i była takim newralgicznym punktem, takim węzłem, który należało właśnie zdobyć przed dalszą ekspansją, w którymkolwiek kierunku. Tak samo robili zresztą Arabowie z kalifatu muzułmańskiego, tak, islamskiego. Oni również właśnie zdobywali tutaj całe, cały region poprzez w pierwszej kolejności uderzenie na na Palestynę. Także jest to niezwykle geograficznie niezwykle ważny punkt tego regionu, jest, to, jest taka właśnie geograficzna twierdza, którą bardzo łatwo jest bronić. Czemu na przykład tak właśnie nazwano to Ziemia Święta, tak Palestyna Ziemia Święta i dlaczego tutaj właśnie atakowali na przykład też y, y, krzyżowcy y, robiąc wyprawy krzyżowe, tak? Y, właśnie dlatego, że Palestyna była zawsze łatwa do inwazji od strony morza, trudna do ataku od strony lądu, i krzyżowcy, po prostu władowując się na plażach, zdobywali twierdzę, zdobywali kluczowe punkty, które były bardzo wąskie, takie przejścia do, do Palestyny, e, na przykład Jerozolimę, tak, też, e, czy, czy Jerycho, zdobywali te, te miasta, właśnie kluczowe na, na szlakach, tutaj na, na przejściach, e, i bardzo łatwo było im się bronić. E, od strony lądu, natomiast równie łatwo było im dowozić zaopatrzenie z, yy, drogą morską. Także yy, o tym trzeba też pamiętać, że ta yy, droga morska otwarta tutaj jest yy, bardzo ułatwia sprawę, jeśli chodzi o utrzymanie tego terytorium z zewnątrz. I co jest też jeszcze istotne: Palestyna posiada bardzo trudne do zdobycia granice, a jednocześnie wybrzeże tutaj nad Morzem Śródziemnym. Jest takim terytorium, które jest łatwe do uprawy, które jest żyzne, są dosyć żyzne ziemie, które mogą same w sobie stanowić pewnego rodzaju bazę zaopatrzeniową. Także nawet jak ktoś spojrzy na mapę Izraela, to zobaczy, że w zasadzie cała, cała populacja, wszystkie najważniejsze miejscowości. Żydowskie są położone nad Morzem Śródziemnym na takim bardzo wąskim pasie, one są bardzo skondensowane, tam jest bardzo dużo ludzi zamieszkujących, bardzo małe terytorium tak. Także to wszystko są takie uwarunkowania, o których należy pamiętać, o których należy wiedzieć. Oczywiście, że ten bastion, ta twierdza izraelska posiada niejako w zasadzie nie posiada żadnej strefy buforowej to jest tak małe państwo, że. Bardzo łatwo, jest, bardzo łatwo jest, jest szybko zdobyć po prostu, jeśli się kontroluje te kluczowe wejścia i wyjścia z, do Palestyny, jeśli się kontroluje kluczowe terytoria, takie, takie jak właśnie wzgórza na przykład Golan. Tak? Ze wzgórz Golan po prostu, jeśli Syryczycy tylko, jak tylko zdobywali wzgórza Golan, to szli na, na Izrael i mieli otwartą praktycznie drogę do Tel Awiwu, mogli, mogliby tego zdobyć. Natomiast gdy mieli taką okazję, to się o to nie pokusili, o czym później powiem. Także tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o tą yy, geografię. Yy, I to by było z tych wszystkich rzeczy chyba najważniejsze. Co jeszcze? Aha, co jeszcze warto powiedzieć, to jest to, że yy, yy, Pustynia Negev zajmuje praktycznie 40% terytorium całego Izraela, a to jest teren praktycznie niezamieszkały. No bardzo, bardzo mało zaludniony, tak. Także 40% terytorium Izraela to jest bardzo słabo zaludniony teren. Natomiast te 60 pozostałych procent to, to też w zasadzie nie jest tak, że jest mocno zaludniony, tylko to też są jeszcze góry, wzgórza i właśnie bardzo taki bogaty, bardzo zaludniony, zaludniony pas nad śródziemnomorski. Jeśli chodzi o cywilizację. I wracając jeszcze na chwilę do historii to wydaje mi się, że gdy Mojżesz wyprowadzał lud żydowski z Egiptu do ziemi obiecanej, do tego Izraela, do Palestyny, to chyba doskonale wiedział, co robi. Przecież to był facet, który był dobrze wykształcony na dworze faraona, w zasadzie był traktowany jako, jako potomek tego faraona, był dowódcą, strategiem, weteranem wielu wojen. I z pewnością dobrze znał się na geografii, zwłaszcza tej bliskiej Egiptowi geografii. I nie wydaje mi się, żeby to był przypadek, że za siedzibę nowego państwa, na czele którego zamierzał stanąć, wybrał właśnie Palestynę. Taka twierdza obwarowana przez naturę doskonale nadawała się właśnie do, na nowe siedlisko dla prowadzonego przez Mojżesza Ludu. Zwłaszcza, że było to terytorium dosyć dogodne do zamieszkania, biorąc pod uwagę to, że Bliski Wschód w zasadzie jest pokryty przez, w większości przez pustynię. Natomiast terytorium Palestyny nie tylko było takie właśnie dobre do zamieszkania, nie tylko było świetną twierdzą, nie tylko mogło być wspierane tutaj niejako z morza i leżało nad morzem, co jest przecież bardzo ważne. Dla każdego państwa, ale również ta Palestyna taki stanowiła węzeł komunikacyjny, handlowy, także to było niesamowicie korzystne miejsce do e, jakby stworzenia nowego państwa, które mogłoby pokusić się przy małej populacji e, na jakąś niezależność, tak, Z, właśnie ze względu na uwarunkowania topografii czy geografii e, terenu. Co warto jeszcze podkreślić, ten mały rozmiar państwa Izraela ma również swoje atuty, ponieważ dość zwarte granice sprawiają, że w przypadku ewentualnej obrony Żydzi mogą bardzo szybko przerzucać swoje siły z frontu na front, tak? czyli po liniach wewnętrznych swego terytorium. Natomiast potencjalni agresorzy czyli państwa w zasadzie arabskie, Zawsze musiały obchodzić po liniach zewnętrznych. Aczkolwiek to też jest taka, można powiedzieć, kwestia umowna, ponieważ no wiadomym jest, że Syryjczycy po prostu atakowali swój odcinek frontu, swój odcinek granicy z Izraelem, Egipcjanie swój, Jordania swój, także czy tam Liban również walczył tylko na swojej granicy. Także to jakby jest. Jakby te fronty były od siebie niezależne, co często też prowadziło do pewnych nieporozumień czy braku skoordynowania pomiędzy koalicjantami, co z kolei dawało możliwość właśnie Izraelowi przeprowadzenia skutecznej obrony i kontrataku. Tak? Jeśli chodzi o historię, może tutaj nie będę wgłębiał się tutaj o takie szczegółowe wątki, to bardziej omówiłem ten temat właśnie w analizie na swoim blogu, do, do której to jest link, link pod nagraniem. Natomiast warto zauważyć, że państwo Izraela po powstaniu było w sumie bardzo biedne. I tak naprawdę dopiero kiedy Izrael zaczął pozyskiwać kapitał z Niemiec, czyli to było około 1953 roku, dopiero zaczęło to państwo tak naprawdę nabierać siły z roku na rok. Oczywiście ten kapitał pozyskiwany z Niemiec, tutaj chodzi o. Odszkodowania za Holokaust, za II wojnę światową itd. Tak tak Także bez tego dofinansowania z, z RFN-ów wówczas no Izrael nie za, nie za wiele by zbudował. Tam naprawdę była bieda i w zasadzie Żydzi urządzali się od zera, bo to było państwo zresztą zniszczone, bo tam ono powstało tak naprawdę w wyniku wojny. Tam była mało rozwinięta infrastruktura, dosyć biedny region. No i do tego oczywiście zniszczony wojną, także tutaj wszystko trzeba było odbudować. Żydzi robili to w zasadzie od zera, na bazie właśnie środków pozyskiwanych z zewnątrz. W 1953 roku właśnie to zaczęło się pozyskiwanie kapitału z Niemiec. Także warto o tym pamiętać, ponieważ no to jakby ma swoje, swoją kontynuację niejako nawet współcześnie, prawda? Warto odnotować, że w zasadzie cała historia, młoda historia, znaczy historia młodego państwa, jakim jest Izrael, opiera się o prowadzenie kolejnych wojen: czy to z Egiptem, czy to wojna sześciodniowa, czy, czy następna wojna na wyczerpanie, która, która trwała między 67 a 70 rokiem. Czy to wojna Yom Kippur? To praktycznie cały czas, cała ta historia, co, jak, co regularnie co parę lat po prostu wybuchała wojna, i cały czas w zasadzie kolejne pokolenia Żydów w Izraelu były niejako chrzczone w ogniu. Naprawdę to po prostu całe to społeczeństwo jest mocno. Zmilitaryzowane i mocno sfokusowane w zasadzie na obronę yy, i na ewentualne prowadzenie wojny. W zasadzie do tego też może jeszcze przejdę, ale nawet sam ca, cały system yy, szkolnictwa jest tak ustawiony, żeby po prostu nastawiać tak yy, bojowo i, i pro-nacjonalistycznie wręcz yy, jeśli chodzi o kolejne pokolenia, żeby je tak szkolić w takim właśnie duchu. No, ale to jest jakby nic dziwnego, ponieważ oni non stop walczą, non stop mają jakieś wojny. No przypomnijmy, to, to też jest jakby trochę wielki strach Izraela, ponieważ w wojnie Yom Kippur oni zmierzyli się z dosyć sporą koalicją arabską, w skład w której wchodził Egipt, Syria, Irak, Jordania, Maroko, Libia, Arabia Saudyjska, Kuwait. Przecież to wszystko państwa, które posiadają surowce energetyczne i, no, i miały dosyć dużo, duże ilościowo, oczywiście dosyć spore armie. I podczas tej wojny Jon Kippur Izrael praktycznie był taki moment, w którym po prostu mógł przestać istnieć. To był 1973 rok i Izrael został zaatakowany podczas święta właśnie Jonkipur Kippur przez całą koalicję i w zasadzie losy Izraela się wtedy ważyły i były na włosku i praktycznie tylko szczęście uratowało Tel Awiw od, od porażki, ponieważ na, no, może o tym powiem, bo to akurat jest ciekawe. Izrael skupił całą swoją uwagę na froncie południowo-zachodnim z Egiptem, ponieważ no Egipt dosyć sporymi siłami, z dużą furią atakował ze swojej strony. A jak już mówiłem, od strony południowo-zachodniej Palestyna jest dosyć otwartym, otwartym terytorium, więc właśnie tam skupili się przede wszystkim Żydzi na obronie tego odcinka. Natomiast Syryjczycy bardzo mocno uderzyli z północnego wschodu, czyli od swojej granicy i w zasadzie rozbili dwa, dwie brygady izraelskie w puch praktycznie i zdobyli wzgórza Golan. W zasadzie po zdobyciu wzgórza Golan mogli, mieli totalnie otwartą drogę do Palestyny, do serca Izraela na Tel Awiw. Później mogli sobie otworzyć drogę, naprawdę to było, to była kwestia tego, żeby mm, Kontynuować marsz na, do, do serca Izraela, natomiast atak powiódł się tak dobrze, Syryjczycy byli tak bardzo zaskoczeni tym, jak łatwo im przyszło zdobycie tych wzgórz golan, o które zawsze toczyły się bardzo ciężkie i bardzo krwawe walki, że generałowie postanowili wstrzymać ofensywę, ponieważ spodziewali się jakiejś zasadzki. No i oczywiście to był olbrzymi błąd, ponieważ zasadzki żadnej nie było. Izrael jak tylko ukształtował sobie ustabilizował sobie linię frontu z Egiptem natychmiast przerzucił wszelkie siły jakie tylko mógł właśnie na północny na front syryjski no i oczywiście wypar Syryjczyków ze wzgórz Golan w zasadzie zdobył je całe i przeszedł na drugą stronę tych wzgórz zagrażając niejako stolicy już Syrii Damaszkowi także jakby jak cała ta wojna obróciła się w okamgnieniu na korzyść Izraela, aczkolwiek mogło, być, mogło się to wszystko potoczyć dużo, dużo gorzej dla Tel Awiwu, także to takie dosyć ciekawe bo natomiast na bazie te, tego doświadczenia yy, Izrael po prostu władze z Izraela, elity Izraela stwierdziły, że no, nigdy później nie mogą sobie pozwolić na to, żeby po pierwsze zostać zaskoczonym, po drugie, żeby ktokolwiek kontrolował wzgórza Golan, po trzecie, żeby y, prowadzić wojnę obronną, i o tym będę mówił. tak ta, ta Doktryna y, zasadzająca się na tym, żeby bronić terytorium, po prostu Izrael ją odrzucił. U nich to się po prostu nie sprawdza, zresztą no, to jest jakby zrozumiałe, ponieważ, y, jak już mówiłem, Izrael jest bardzo małym państwem, posiada bardzo małą głębię strategiczną w zasadzie nie posiada tej głębi. I jakakolwiek większa udana ofensywa, no po prostu od razu trafia do serca, do serca Izraela i, i praktycznie musi się skończyć kapitulacją tego państwa. Także to państwo musi się bronić już na samej granicy, zwłaszcza że te granice ma bardzo, bardzo dobre, bardzo łatwe do obrony, tak jak już mówiłem. Tak? Wszędzie są góry, wzgórza lub wzgórze na pustyni, lub jeszcze jest ta fosa w postaci rowu, w postaci rzeki Jordan, tak, także Izrael musi się bronić na granicach, a obrona na granicach wiąże się z tym, że stawiając wojska bezpośrednio przy, Potencjalnym zagrożeniu, no można zostać zaskoczonym, tak, ponieważ no, nie znamy kierunku jeszcze ataku na samym początku i do, poznajemy go dopiero w momencie uderzenia. Jak, jak już jesteśmy, uder... jesteśmy już w obronie, kiedy rzeczywiście przeciwnik przejmuje inicjatywę, no to on wybiera punkt, jakby ataku, może w tym punkcie zgromadzić przeważające siły, no i przełamać w tym, w tym styku front, tak, co jest bardzo niebezpieczne. Dlatego Izrael, jakby od tej doktryny obronnej, no to do się z nią pożegnał po prostu. Czego efektem jest również, jakby, niejako filozofia prowadzenia polityki międzynarodowej, o czym, tak jak już mówiłem, będzie nieco później. Warto też trochę powiedzieć o czasach najnowszych i nieco o właśnie takich bardziej konflikt, konfliktach wewnętrznych, ponieważ poza konfliktami z państwami zewnętrznymi. Izrael borykał się cały czas z mniejszościami arabskimi, z palestyńczykami na swoim terytorium. I warto tutaj dodać, że w latach 87-91 oraz 2000-2004, czyli do czasu śmierci Arafata, w zasadzie trwały wojny domowe w Izraelu tak, z palestyńczykami. I po prostu Izrael od tego czasu. Też może trochę, niejako na, tymi nauczonymi doświadczeniami, e, tworzy niejako Palestyńczykom pewnego rodzaju getta, grodzi je murami. E, w zasadzie skupia tą całą populację arabską czy tam palestyńską w jednym miejscu, żeby ją łatwiej kontrolować. Tak? W zasadzie no, to wygląda troszeczkę tak, jak, jak w czasie II wojny światowej no, Niemcy robili obozy koncentracyjne dla Żydów, tak teraz Żydzi robią tego, coś podobnego w stosunku do Palestyńczyków, tak? No i to nie są zresztą moje słowa, to, to, to mówią sami Żydzi mieszkający w Izraelu, którzy troszeczkę bardziej obiektywnie patrzą na politykę swojego kraju, ale do tych wypowiedzi, do artykułów tych, tych ludzi odnoszę, podaję linki już w treści artykułu na blogu, Ponieważ tam o wiele łatwiej operować jest na faktach, tutaj jakby niejako z uwagi na to, że to jest przekaz mówiony, no to będę mówił bardziej ogólnie, tylko, tylko będę ewentualnie odsyłał właśnie do artykułu. Co jeszcze jest takiego istotnego? Tak jak już mówiłem, chyba Izrael liczy sobie 8 milionów 800 tysięcy mieszkańców. Z czego 3 czwarte to są Żydzi, natomiast 21% to są Araby, Arabowie, inne mniejszości, no i tam jeszcze inne, właśnie Arabowie to jest 21%, i jeszcze innych mniejszości jest też kilka. Natomiast jakby widać, że tych rdzennych Palestyńczyków jest dosyć sporo. I co więcej. Izrael posiada duży problem z demografią. To znaczy, no nie jest to jakiś olbrzymi problem w porównaniu do tego, jaki posiada Europa, czyli rdzeni Europejczycy. Natomiast no, w świetle tego, że w świecie arabskim po prostu jest no, olbrzymia dzietność, yy, oni się yy, rozmnażają niejako dużo, dużo szybciej niż, niż Żydzi. No po prostu. Yy, Władze Izra Izraela same mówią, że oni po prostu mogą przegrać tą wojnę z Arabami, mogą przegrać ją um, właśnie pod względem demografii. Po prostu mogą zaniknąć jako, jako naród i mogą się wtopić w masy, w masy um, Arabów. tak. Także to też jest bardzo istotne, żeby to podkreślić. Jeśli chodzi o gospodarkę, no to Izrael jak na takie małe państwo... No, ta gospodarka jest dosyć duża, bo to jest 319 miliardów dolarów stan na grudzień 2017 rok. Przypomnę, że polska gospodarka to jest 525 miliardów dolarów. To jest oczywiście no, mierzone w tych, w tych dolarach i bez parytetu siły nabywczej. Natomiast no, to jest takie tylko porównanie, żeby to było jak najogólniej jeśli chodzi o operaty siły nabywczej to jest chyba właśnie też w artykule to już konkretnie tam, tam się do tego odniosłem to warto sprawdzić, natomiast jeśli chodzi o takie porównanie jak się żyje no to na jednego mieszkańca w Izraelu rocznie przypada około 36 tysięcy USD natomiast PKB w Polsce to jest około 24 tysięcy USD ale to już mierzone w sile nabywczej z tego co pamiętam i ta 36 tysięcy na, na mieszkańca Izraela to też jest chyba w partytacji siły I To jakby odsyłam do artykułu. To są takie mniej więcej porównujące wielkości, żebyście wiedzieli, że tam jest jednak trochę lepiej niż u nas. tak? I teraz przejdźmy już może do tych bardziej ciekawych, przynajmniej z mojej, z mojej perspektywy, z mojego punktu widzenia kwestii. Polityka wewnętrzna to tak na szybko. Tak jak mówiłem, Izrael prowadzi taką dosyć restrykcyjną politykę wewnętrzną i nie ma się co dziwić, ponieważ no, oni mają doświadczenie z wojen domowych, w zasadzie też z aktów terroryzmu, z zamachów terrorystycznych na swoim terytorium itd., itd. więc no, nic dziwnego, że patrzą bardzo nieufnie na, na muzułmanów, na Arabów, na Palestyńczyków. Nic dziwnego, że próbują ich od odizolować, niejako gdzieś tam zamknąć, właśnie w jakichś kontrolowanych strefach. Także no to jest jakby troszeczkę zrozumiałe, tak. Tak jak mówiłem, oni zbudowali w, Żydzi zbudowali wokół strefy gazy i wokół zachodniego brzegu Jordan, Jordanu mury, które ułatwiają kontrolę tych arabskich społeczności. Wprowadzili na przykład segregację w komunikacji miejskiej. No To jest takie już. No to już jest takie te, te, tego już, to już trudno zrozumieć, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o takie polityczne warunki i, i, i może doświadczenia, co warto podkreślić na przykład, że ONZ opublikował swojego czasu raport, w którym organizacja ta stwierdziła, że Izrael buduje praktycznie reżim. Apartheidu i stosuje dyskryminację rasową wobec Palestyńczyków. Także to są stwierdzenia ze strony ONZ-u. Zresztą ONZ bardzo wiele razy ostatnio potępiał Izrael, przez co spotkał się z reakcją ze strony Stanów Zjednoczonych. Mniej więcej, nie pamiętam dokładnie szczegółów, ale generalnie Amerykanie zagrozili. Zagrozili Organizacji Narodów Zjednoczonych, że po prostu e, wydalą ich, e, wydalą ich e, dyplomatów e, i nałożą na nich sankcje w, w Stanach Zjednoczonych, jeśli ONZ nadal będzie taką m, stosował niejako antyizraelską, e, m, może nie propagandę, bo to w zasadzie są fakty, tylko taką antyizraelską e, działalność, tak czy tam, może. Antyizraelskie jakieś raporty będzie, yy, będzie ONZ wydawało i tak dalej. Po prostu będzie zajmowało się tą sprawą, tak? Yy, więc to się nie spodobało ostatnio Amerykanom, co jakby pokazuje to mocno proizraelskie nastawienie ze strony USA. O czym też będzie później. Dlaczego tak jest? Yy, yy, bo to nie jest spowodowane tylko tym, że nie wiem, że Donald Trump lubi yy, Benjamina Nadiachu czy, czy, czy Izrael, tylko to jest spowodowane troszeczkę szerszym, szerszą perspektywą, geopolityką. O tym będę mówił jeszcze troszeczkę później. Wracając do tej, do tej polityki wewnętrznej, o czym jeszcze tak warto powiedzieć w takich ciekawostkach, pamiętamy przecież na przykład tę sprawę skandalu, jeśli chodzi o opublikowanie, nagranie, opublikowane nagranie na YouTube. Nie wiem, czy je widzieliście, ja je oglądałem. Gdzie izraelski żołnierz po prostu zabija leżącego bezbronnego, chyba nawet rannego, Palestyńczyka. Po prostu mężczyzna leżał, żołnierz gdzieś tam sobie chyba rozmawiał nawet przez telefon, teraz dokładnie nie pamiętam, i tak zupełnie, zupełnie bez emocji po prostu skierował na głowę tego leżącego karabin, wycelował, wystrzelił i, i sobie po prostu odszedł. Tak? I co warto zauważyć, że o ile ta sprawa naprawdę nabrała takiego medialnego rozdźwięku, wydźwięku już na arenie międzynarodowej, w społecznościach międzynarodowych, no o tyle sprawa sądowa w, w tej kwestii no, zakończyła się chyba bodaj umorzeniem, czy, czy, czy tam oddaleniem tego oskarżenia wobec tego żołnierza. I w zasadzie, mało tego, władze izraelskie stwierdziły, że nawet zaostrzą te, te, te regulacje, te jakby regulaminy dla żołnierzy, i niejako te regulaminy pozwalają właśnie na używanie. Siły na strzelanie, tak w zasadzie celne strzelanie do, do, do osób, powiedzmy, które sprzeciwiają się siłom Izraela, tak? Nieważne, czy to są cywile, czy to są jacyś terroryści, w każdym razie można do nich strzelać po prostu. Także to jest takie dosyć, no, może nieciekawe, no, ale warto o tym powiedzieć, tak? To chyba z polityki, z polityki wewnętrznej to może tyle. No ostatnio oczywiście też warto wspomnieć o tym, że Benjamin Netanyahu niejako utrzymał się u władzy, więc, więc jakby tutaj polityka nie zostanie w żadnej mierze zmieniona, tak? Tak jakby to wszystko się będzie toczyć w tym kierunku, w jakim się toczyło dotychczas. Natomiast jeśli chodzi o politykę zewnętrzną, tą międzynarodową, tą geopolitykę, tu jest dosyć dużo ciekawych wątków. Kurczę, nie wiem, jak to, jak to zrobić, żeby to, żeby się nie rozwiedź za dużo. Może po kolei. Ta polityka izraelsko-amerykańska, w zasadzie te, te relacje między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Dlaczego USA tak mocno zaczęło popierać Izrael? Pomimo wcześniejszej polityki za Baracka Obamy, dystansowania się wobec Tel Awiwu, tak? Trzeba podkreślić, tutaj jest no nie można pominąć tutaj kwestii Iranu. Iran to bardzo ważny element układanki bliskiego wschodu. Nie można powiedzieć o szerszej perspektywie, szersza, szersza, szersza perspektywa, przepraszam jest taka, że oczywiście Amerykanie konkurują, niejako rywalizują z Chinami. Chiny chcą uzyskać przewagę w tej, w, tej, w tej rywalizacji poprzez stworzenie e, lądowego szlaku handlowego, czyli tego nowego jedwabnego szlaku, tak. E, główną, ni, główna nitka tego szlaku e, powinna w zasadzie wieść przez Iran. Tak było również historycznie, i tak teraz byłoby najłatwiej, tak naprawdę. I problem jest w tym, że y, Amerykanie prowadzą w tej chwili taką politykę, żeby wszędzie, ja to tak przynajmniej interpretuję, że wszędzie gdzie są jakieś newralgiczne punkty leżące na tym właśnie nowym jedwabnym szlaku, to Amerykanie wzniecają tam albo jakieś tutaj powstania demo, demokratyczne przeciwko, przeciwko legalnej władzy. Bądź to, no, bądź to jakoś tam, powiedzmy, wpływają na, na jakiś chaos w regionie, itd., itd. Więc jakby oni troszeczkę podpalają pewne, pewne strefy. Ja to tak przynajmniej zauważam. Na przykład no, spójrzmy na, na Ukrainę. Tak? Tam jest kwestia oczywiście tego, że Ukraina miała być niejako wyciągnięta z kieszeni Rosji, no ale też przez Ukrainę miał, miał płynąć, miała płynąć niejako jedna z nitek nowego, jednego szlaku. Właśnie spójrzmy na Bliski Wschód. Cały w zasadzie jest w chaosie i jest tam, duży, jest tam wojna, tak? A właśnie przez Bliski Wschód zawsze biegła, biegł główny szlak lądowy między Azją a Europą. Także no jest takich dużo miejsc zapalnych i jakby niepokój w tych miejscach i jest na rękę USA niejako, tak? Czasami nawet może się wydawać, że, że Amerykanie gdzieś powiedzmy się wycofują, bo są słabi, bo, bo nie stać ich, wycofują wojsko, powiedzmy, że tak od strony militarnej może przegrali, czy od politycznej, natomiast w tej szerszej perspektywie uważam, że to jest w niektórych, w niektórych oczywiście przypadkach jest to na korzyść Stanów Zjednoczonych i ten Bliski Wschód rzeczywiście e, utrudnia Chińczykom, jeśli chodzi o komunikację drogą lądową, utrudnia tutaj ten transport towarów do Europy. I kluczem jest ten Iran. I co jest z Iranem, Iran powinien być tak naprawdę sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. To znaczy Stany Zjednoczone powinny mieć w Teheranie swoich sojuszników, którzy powiedzą, okej, okay, my jesteśmy z wami, nie przepuścimy towarów chińskich. No, ale jest inaczej, ponieważ w Teheranie oczywiście nastąpił przewrót. I Anty, znaczy proamerykańskiego szacha e, zastąpiły rządy ajatollachów. E, no i tutaj się zrobił problem. I ponieważ Amerykanie za bardzo się z tymi ajatollachami mogą dogadać, nawet te zniesienie sankcji, e, bo one no wchodzą strasznie w sprawę irańską, ale nie da się po prostu omówić Izraela bez, bez sprawy irańskiej. Więc e, po prostu może ten film będzie troszeczkę, znaczy ten nagranie będzie troszeczkę dłuższe. E, po prostu e, Iran, nawet po zniesieniu tych sankcji, gdzie, był ten taki, gdzie była ta luka taka dwutrzyletnia, e, jeśli chodzi o sankcje, jakby to załagodzenie e, relacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem, co do czego doprowadził Barack Obama, jakby nie dało się tego utrzymać w dłuższej perspektywie, ponieważ Iran nigdy nie zostałby, za rządów oczywiście ajatollachów, czyli za obecnych, przyjacielem USA. Zwyczajnie po prostu ajatollahowie nie ufają USA. Widzieli, że USA wcześniej wspólnie z Brytyjczykami niejako, przecież osadzili tego szacha w zasadzie. To były właśnie proamerykańskie rządy tego, tego władcy. Widzieli, obserwowali to, jak Amerykanie wpływają właśnie na politykę wewnętrzną i zewnętrzną Iranu. I nigdy by Amerykanom do końca nie zaufali, a jednocześnie się przez ten okres takiej izolacji i sankcji nałożonych przez USA i cały świat zachodni, no, Iran jakby mocno skojarzył się z Chinami, tak? Jak ja byłem w, w Iranie, w Teheranie, zaobserwowałem, że tam naprawdę jeżdżą starymi autami. W zasadzie najwięcej jeździło peżotów, ponieważ po naniesieniu sankcji tam została chyba ko, dziś gdzieś Teheranu jakaś fabryka peżotów 305, i, i chyba tam produkowali, tak, chyba to były 305, i po prostu tam ta fabryka została znacjonalizowana i oni sobie później te peżoty cały czas produkowali. Natomiast tam jeżdżą stare, stare, straszne auta, natomiast każdy posiada nowego iPhone'a, czy, no, czy nowego smartfona, tak. Już nie iPhone, tylko smartfona, przepraszam. I te wszystkie smartfony oczywiście są produkcji chińskiej. Także pomimo tego, że jest tam dosyć spora bieda, jeśli chodzi o, o społeczeństwo, no to jednak ta cywilizacja, ta, te technologie przychodzą właśnie z Chin. Przychodziły z Chin, do, do tej do tej pory przychodzą. No i oczywiście Iran był bardzo wspierany przez Rosję. Tutaj też mowa o technologiach, jeśli chodzi o elektrownie atomowe itd., itd., o technologie rakietowe. Także Iran jakby ten, ten, ten reżim ajatollahów dosyć blisko współpracował przez wiele lat z Rosją i z Chinami, przez co no, nie było możliwe oderwanie ajatollahów, przekonanie ich, żeby postawili na USA i na to właśnie, żeby Iran odciął się niejako od Chin i zablokował powiedzmy ich handel. Po prostu to jest, to jest niemożliwe, to było niemożliwe 2-3 lata temu. I Amerykanie szybko to zrozumieli, dlatego oni potrzebowali zamknąć ten szlak przez Iran, potrzebowali um, zablokować tutaj w tym momencie, w, w, w tym rejonie Chińczyków. Najprostszą sprawą to było właśnie powrót do sankcji, powrót do izolacji politycznej Iranu yy, i po prostu zamknięcie tej drogi dla Chińczyków, a przy okazji, oczywiście. Tutaj e, też chodzi o to, żeby, żeby w tym Iranie e, bądź to sprowokować jakąś, jakieś zamieszki i przewrót władzy, aczkolwiek ja uważam, e, no, nie byłem tam długo, ale po tym co zauważyłem i po tym co, o, co czytałem o Iranie, no moim zdaniem ten przewrót tam nie jest możliwy. Ta, ta władza się zbyt mocno trzyma i e, doświadczeni właśnie historią e, Ajatolachowie. Posiadają bardzo, bardzo silne służby wewnętrzne. No bo po prostu ten PRL u nas to, to moim zdaniem, to, to, było, yy, to były wakacje, jeśli chodzi o społeczeństwo, w porównaniu do tego, co przynajmniej w tym ostatnim okresie, w porównaniu do tego, co się dzieje w, 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 w Persji, w, w Iranie. Tam naprawdę jest bardzo, bardzo dużo tych służb, tych służb i jakby. W rozmowie z, z, z persami, oni tak naprawdę w domu, w rozmowach prywatnych, są bardzo otwarci i mówią, jak im się powiedzmy, ten reżim nie podoba, etc., etc., etc. Tak? No, są bardzo szczerzy, że tak powiem. Natomiast jak tylko się wychodzi z nimi gdzieś na ulicę, Temat automatycznie jest ucinany, po prostu nie powiedzą nic złego w publice w przestrzeni, w przestrzeni publicznej, przynajmniej jeśli chodzi o sam Teheran, bo to jest stolica, duże miasto, może tam, może tam jest troszeczkę jakoś inaczej niż na prowincji, natomiast sam Teheran jest taki dosyć mocno, no może nie steroryzowany, no ale tam się pilnują i jak ja tam byłem, to byłem rok temu, to tłumacz, który z nami rozmawiał dosyć otwarcie, mówił, że pół roku wcześniej on uczestniczył zresztą jako jeden, jako jeden z protestujących w proteście przeciwko władzom, i, e, i, no i to się skończyło aresztowaniami, śmiercią jednej z, protestant, z, z, z protestujących itd. itd. Więc no, to już znowu wchodzę w sprawy wewnętrzne Iranu, o tym może kiedy indziej. Natomiast właśnie zmierzam do tego, że Amerykanie nie są w stanie tego Iranu odwrócić. Nie są w stanie i nie będą w stanie w najbliższej przyszłości. Wobec tego, co musieli zrobić? Musieli go izolować i muszą z nim walczyć. I tutaj już jakby dochodzimy do tego Izraela, że w interesie Izraela oczywiście jest chaos na Bliskim Wschodzie lub bardzo słabe państwa na Bliskim Wschodzie, a do tej pory oczywiście te wszystkie państwa arabskie były rządzone przez, przez, przez autorytarne rządy, więc to były dosyć silne władze centralne. Które mogły zagrozić Izraelowi, tak? natomiast wprowadzenie, powiedzmy, jakiejś demokracji, czy w Egipcie, czy, czy gdziekolwiek indziej, no to jakby tutaj to zagrożenie wtedy mocno maleje z perspektywy Izraela. I Izrael bardzo mocno walczy o Bliski Wschód z Iranem. I tu są właśnie te zbieżne interesy Stanów Zjednoczonych Izraelskich które łączą się w tym punkcie, że, że właśnie oba te państwa chcą docisnąć Iran. Chcą docisnąć Iran i chcą wyprzeć wpływy irańskie z Bliskiego Wschodu. O tym jeszcze będę za chwilę mówił. Natomiast no właśnie jakby te kwestie geopolityczne sprawiły, że Stany Zjednoczone zrobiły niejako zwrot, zwrot jeśli chodzi o politykę proizraelską i właśnie dlatego wspierają ten Izrael nadal, wciąż. Więc jakby to trochę kłóci się z tym, co powiedział Kissinger, czyli to, co zacytowano na samym początku, że, że państwo Izrael nie przetrwa do 2022 roku. Moim zdaniem, jakby ta data, co najmniej, została mocno odwleczona właśnie z tego względu, że Amerykanie się mocno zaangażowali w pomoc Izraelowi, a to właśnie z tego względu, że mają wspólne interesy przeciwko Iranowi. Tyle, jeśli chodzi o tą amerykańsko- izraelską politykę. Następny wątek, który trzeba omówić, to są, to jest wątek kurdyjski. Też jest bardzo ciekawy wątek, ponieważ jakiś czas temu w internecie obiegła, w internecie w obiegu była pewna mapa, która pokazywała w jaki sposób chcą amerykanie, to jeszcze było za administracji Busha robione, w jaki sposób chcą amerykanie przebudować Bliski Wschód. No i na tej mapie Oczywiście znajdował się niepodległy Kurdystan. Kosztem terytoriów oczywiście Iraku, Turcji i Iranu. I teraz o co chodzi z Kurdami? Dlaczego Kurdów popierali i nadal popierają właśnie Żydzi z Izraela? Bo popierają. Tutaj odnoszę, się, odnoszę do mojego artykułu, gdzie są linki już nie tylko artykuł o Izraelu, ale też artykuł o, o tym węźle kurdyjskim nie, niejako. Izrael popiera Kurdów z tego względu, że po pierwsze, Irak też jest to jako takie w dużej części szyickie państwo z szyickimi władzami i historycznie wrogie państwo Izraelowi. No to na, na terenie, na terytorium Iraku, właśnie ma powstać w założeniu to państwo kurdyjskie. Także osłabia, Kurdowie osłabiają Izrael, Kurdowie, Irak, przepraszam, Kurdowie osłabiają w tej chwili Syrię. Kurdowie mogą osłabić potencjalnie Iran, ponieważ mniejszość kurdyjska zamieszkuje również terytorium Iranu w jego północno-zachodniej części. Także, jakby w tej kwestii dla Izraela korzystnym byłoby powstanie kurdyjskiego państwa, które oni by wspierali, i Kurdowie, pomimo tego, że w większości to też są muzułmanie, no, oni w zasadzie byliby naturalnymi niejako sojusznikami Izraela, tak? Natomiast oczywiście to jeszcze jest kwestia, czego nie mówiłem, Turcji, no i tutaj jakby ten konflikt interesów Turcji a NATO, tak? NATO tutaj w rozumieniu USA, no i Iran, Izraela oczywiście, który tam nie wchodzi w skład NATO, natomiast jakby niejako jest mocnym sojusznikiem USA i działa w tym regionie. No, i Turkom to też się nie podoba, dlatego by, być może właśnie dlatego e, to jest tak trudne jeśli, dla Izraela i dla Stanów Zjednoczonych, żeby stworzyć ten, ten Kurdystan. Natomiast to jest taki wątek, o którym trzeba, trzeba e, pamiętać, jeśli chodzi o politykę zagraniczną Izraela. E, jeśli chodzi o wojnę w Syrii, oczywiście, obalenie Asada to e, byłoby marzenie dla Izraela. Wprowadzenie w Damaszku jakichś demokratycznych e, rządów, no, to e, naprawdę to zagrożenie. Zagrożenie dla państwa żydowskiego byłoby minimalne wówczas, zwłaszcza gdyby te władze w Damaszku były powiedzmy, proamerykańskie, proizraelskie. W tej chwili nie są. W tej, w tej chwili to jest olbrzymie, to jest, bardzo, to jest chyba najważniejszy temat w tej chwili, dla, nawet ważniejszy niż, niż ten Iran. Jeśli chodzi o Syrię, to jest właśnie bardzo ważny temat z tego względu, że Asad miał z Iranem. Taki sojusz, nie form, form, mniej lub bardziej formalny. No to, natomiast e, jeśli chodzi o tą współpracę między tymi państwami, generalnie chodzi o to, że no, Syryjczycy wpuszczają na swoje terytorium bojówki irańskie, a także e, wpuszczają na swoje terytorium e, środki e, przenoszenia e, systemów rakietowych. A broń rakietowa to jest największe zagrożenie dla Izraela. Dla terytorium Izraela dla, Izraela, dla Izraelczyków. Po prostu to jest jedyny jedyny środek ataku, którym mogą się posłużyć państwa arabskie, na który Izrael jest bardzo czuły. Ponieważ Izrael posiada przewagę technologiczną, przewagę w powietrzu, tutaj mają bardzo dobre, bardzo liczne siły pancerne. No, no ciężko jest w takiej konwencjonalnej wojnie pokonać Izrael, co pokazały właśnie wszystkie wcześniejsze wojny arabsko-żydowskie. Natomiast siły rakietowe, ten typ uzbrojenia jest niezwykle, niezwykle groźny dla Izraela z uwagi na to, że to jest małe państwo i można w zasadzie dosięgnąć rakietom dowolny punkt jego terytorium. I stąd też właśnie Izrael zbudował ten system antyrakietowy zwany żelazną kopułą, no ale no nie oszukujmy się, no, ta żelazna kopuła może przechwycić 1, 2, 10 może pocisków na raz, natomiast jeśli w Syrii, powiedzmy, postawiłoby się tyle systemów, zdolnych na przykład wystrzelić kilkaset rakiet na raz, no to po prostu Izrael zostałby zalany, zalany po prostu tymi pociskami i wątpię, czy no, no, nikt nie jest tak naprawdę tutaj. W stanie powiedzieć i odpowiedzieć na to pytanie, na ile ta żelazna kopuła jest skuteczna i jaką ona ma wydolność, bo to jest oczywiście wszystko tajne. Natomiast śmiem twierdzić, że przy odpowiednio zmasowanym ataku, odpowiednio dużym ataku, no po prostu ta żelazna kopuła nie spełniłaby swojej roli i izraelskie miasta zostałyby zasypane gradem rakiet. Przy czym należy zauważyć, że te miasta są bardzo mocno zaludnione, tak? więc straty byłyby ogromne. Dlatego Terytorium Syrii jest w tej chwili dla Izraela kluczowe. Oni po prostu nie mogą sobie pozwolić na to, żeby tam stacjonowały jakiekolwiek jednostki rakietowe, czy to syryjskie, czy, czy irańskie. Natomiast tak jak mówiłem, no Iran zbudował swoją taką strefę niejako wpływów i w obecnym Iraku, który jest o dziwo, no, można, można by było powiedzieć, że to jest dziwne, no bo Irak został podbity przecież przez Amerykanów i tak naprawdę to oni tam teoretycznie osadzili swoje władze, natomiast w tej chwili rzeczywiście ten Irak dosyć mocno odcina tą pępowinę amerykańską i skłania się ku polityce proirańskiej. Iran również, tak jak mówiłem, jest sojusznikiem Asada, jak również posiada bardzo duże wpływy w Libanie, gdzie jest Hezbollah. Także to już też jest granica z Izraelem, no i Izrael... Bardzo mocno pilnuje właśnie przez swojego przedpola. I o tym jeszcze nie powiedziałem, a to jest niezwykle ważne. Jakby te doświadczenia historyczne Izraela, ta prawie porażka w wojnie obronnej Yom Kippur, to wszystko jakby przekonało. Żydów do tego, że oni muszą po prostu kontrolować przedpola. Oni muszą widzieć wcześniej, dużo wcześniej skąd przychodzi zagrożenie. Stąd ten wywiad świetny, stąd ten Mossad, tak? Ogromne środki na ten wywiad, żeby wiedzieć co się dzieje poza granicami Izraela i jak najdalej od tych granic. Żeby móc przewidzieć skąd nadchodzi ewentualny atak, skąd nadchodzi zagrożenie. I Izrael musi kontrolować swoje przedpola, a przedpolami jest właśnie Syria, półwysep Synaj, Tutaj Jordania akurat nie, nie, nie była jakimś nigdy wielkim zagrożeniem, natomiast jeszcze Liban, tak. Oni muszą to kontrolować, a w tych wszystkich państwach, tutaj Syria, Liban, tak, już jakby w tych wszystkich państwach mają swoje wpływy Persowie, czyli w zasadzie jeden z głównych wrogów Izraela. I dlatego teraz właśnie siły Izraela bombardują niemal kurczę, każdego tygodnia i cały czas praktycznie można to przeczytać, jeśli ktoś się interesuje, że tej tej nocy Izrael zbombardował te i te punkty, cele na terytorium Syrii. Oczywiście to wszystko są teoretycznie cele związane z siedzibami czy bazami bojówek proirańskich, natomiast no, czy jest tak naprawdę, czy nie są to też jakieś bazy syryjskie? No to trudno stwierdzić, tak? bo Syryjczycy się nie przyznają do strat. Izrael nie przyznaje się, że atakuje oficjalnie Syrię, chociaż atakuje po jej terytorium, czy, czy jakby tam dokonuje projekcji takiej siły, czyli, czyli no, pociski, krótko mówiąc, spadają na terytorium Syrii, tak? mimo wszystko, że to są bazy, powiedzmy, teoretycznie, właśnie irańskie. Więc y, dlatego właśnie ta Syria jest tak kluczowa i dlatego Izrael bardzo mocno się angażuje właśnie takimi twardymi środkami militarnymi na tym terytorium. Zwłaszcza, że oczywiście Syria jest takim państwem trochę no, niejako upadłym, no, nie, niezdolnym do obrony swoich granic, niezdolnym do kontrolowania całości swojego terytorium sprzed wojny tak, domowej. Bo przy, tutaj przypomnijmy, że przecież część Syrii zajęta jest przez Turków, część Syrii zajęta jest przez Kurdów, część Syrii zajęta jest. E, przez, e, przez e, oczywiście Izrael, jeśli uwzględnić wzgórza Golan, część Syrii zajmowana jest przez różnego rodzaju buntowników tak, więc e, no, ciężko jest temu państwu tak naprawdę skupić się na jednym froncie i na przykład bronić się tylko i wyłącznie e, od strony granicy z Izraelem e, dlatego też jakby tutaj Żydzi Tel Awiw e, wykorzystują bardzo tą sytuację i naciskają naciskają na Asadę, naciskają na jego siły i państwo jak tylko mogą no tyle chyba, jeśli chodzi o Syrię, takich najważniejszych rzeczy. Jakie są z tego wszystkiego wnioski? Już tak kończąc, bo widzę, że naprawdę nagranie się przedłużyło. Wnioski są dość takie niekorzystne dla Izraela, ponieważ Izrael na to wszystko potrzebuje olbrzymich środków. Oczywiście, że odkryto w latach, na początku lat 90. i, i, i później odkryto olbrzymie złoża gazu i ropy naftowej na Morzu, na Morzu Śródziemnym w strefie izraelskiej i, i Żydzi już zaczęli to wydobywać te surowce. Natomiast jeszcze to, to wydobycie nie jest jakieś super duże, jeszcze z tego nie ma olbrzymich zysków. Natomiast e, rafinerie są oczywiście, czy rafinerie. E, cała infrastruktura wydobywcza, która jest przecież tam stawiana tak naprawdę na morzu, ona jest bardzo, bardzo newralgiczna na ewentualne ataki, bądź to rakietowe, bądź to lotnicze, bądź nawet morskie, więc jakby to nie jest takie pewne źródło utrzymania dla państwa, zwłaszcza, że kwestionują prawa do tych złóż i Turkowie, którzy chcieliby się tutaj też wzbogacić, czy Turcy, i, i Cyp, jak również z tego czasu nawet w Libanie Hezbollah groził, że będą strzelać z lądu rakietami w kierunku właśnie izraelskich instalacji. tak? Więc jakby to nie, to nie jest takie super bezpieczne. Natomiast Izrael potrzebuje olbrzymich środków i nakładów na to, żeby prowadzić i tą wojnę informacyjną, i tą wojnę szpiegowską, i tą wojnę militarną ze wszystkimi praktycznie sąsiadami. Znaczy tej te militarnej na przykład z Egiptem i z Jordanią nie ma, natomiast tam też są zaangażowane przecież siły wywiadowcze itd., tak itd. Tak Więc jakby Izrael potrzebuje rzeczywiście olbrzymich środków, których nie ma. I te środki otrzy oczywiście otrzymują corocznie z budżetu Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone przecież wspomagają Izrael olbrzymimi kwotami. Natomiast ta kroplówka niejako niemiecka się już skończyła. Czyli, od, czyli te odszkodowania za drugą Wojnę Światową. No i tutaj jakby jest poszukiwanie kolejnych źródełek y, przychodu, tak? Praktycznie y, Izrael w zasadzie y, od wielu państw, nie tylko od Polski, żąda takich odszkodowań, żąda właśnie tutaj jakiegoś rodzaju y, zadośćuczynienia, y, tylko że z tych wszystkich państw, które teraz gdzieś tam Izrael próbuje przycisnąć, no to Polska jest największym, najbogatszym, tak, i stąd też te naciski są największe. No i w, jakby w tym kontekście y, trzeba zauważyć, że no, Izrael nie ma przyjaciół wśród potencjalnych sojuszników. To jest pierwszy wniosek. Drugi wniosek. Nawet ten przyjaciel, sojusznik, czyli Stany Zjednoczone, który w tej chwili wspiera Izrael, jest mocno pochłonięty rywalizacją z Chinami. Najchętniej podejrzewam, że w ciągu najbliższych 10 lat wycofaliby się Amerykanie zarówno z Europy Środkowej, jak i właśnie z Bliskiego Wschodu całkowicie. I to muszą po prostu Żydzi kalkulować, bo, bo jakby to wsparcie nie będzie trwać wiecznie. Zwłaszcza że. Amerykanie będą chcieli wszelkie siły i środki przerzucić na daleki wschód, czyli na właśnie rywalizację z, z, z Chinami. Więc y, jakby to, y, ten sojusznik jest w przyszłej perspektywie taki dosyć y, może być zaangażowany po prostu gdzie indziej. No i trzeci taki wniosek jest y, tego rodzaju, że no, Izrael nadal ma wszędzie wokół wrogów, a cały czas ten antagonizm rośnie, ponieważ z uwagi na to to jest taki trochę paradoks, z uwagi na to, że Izrael potrzebuje tego bezpieczeństwa, potrzebuje, yy, potrzebuje kontrolować bufory, potrzebuje widzieć dalej i potrzebuje reagować dalej, to te wszystkie działania to tak naprawdę są ingerencje w państwa ościenne czyli właśnie w państwa arabskie tutaj w, w, w Syrię, w Irak, w Liban. Yy, Teraz akurat w mniejszym stopniu w, w Egipt czy Jordanie, tak, czy nawet w Arabię Saudyjską, która w tej chwili teoretycznie jest takim, można powiedzieć, no prawie że sojusznikiem Izraela, jeśli chodzi o pewnego rodzaju przynajmniej kierunki polityczne, jeśli chodzi o Bliski Wschód. No i jakby konsekwencją tak prowadzonej polityki między, zewnętrznej przez Izrael, która jest niejako wymuszona tak naprawdę tymi warunkami geograficznymi, no konsekwencją tego wszystkiego jest to, że no nikt Izraela nie lubi, nie lubił, i no ten antagonizm rośnie. Tak? Ta, ta nienawiść, ten, ten spór bo to też trzeba wszystko brać w kontekście emocji, w kontekście ideologii, tak, w kontekście tego, że to są muzułmanie, to są e, e, Żydzi, tak, tutaj są Arabowie, tutaj są przyjezdni z zewnątrz, tutaj są rdzenni mieszkańcy, tutaj są, tak jak mówię, niejako imigranci, tak, e, cały czas ta trwająca wojna, to wszystko jakby... Te napięcie między państwami arabskimi a Izraelem wciąż narasta i tak naprawdę Izrael e, doprowadza do tego, że cały czas będzie miał konflikt na swoich granicach, cały czas będzie musiał się obawiać kolejnej wojny, cały czas musi myśleć o tym, jak osłabiać przeciwników, co z kolei skłania tych przeciwników do tego, żeby się jednoczyć, żeby podpisywać antyżydowskie, właśnie tutaj koalicje i żeby przeci, przeciwdziałać Izraelowi. Już nawet nie w kontekście tego, oczywiście, Arabowie chcieliby całkowicie wyprzeć Żydów z tamtego regionu, natomiast abstrahując już od tej ich chęci, no to z czystych przyczyn, nawet defensywnych, oni muszą się przeciwstawiać Izraelowi, ponieważ Izrael prowadzi ekspansywną, taką dosyć mocną politykę. Natomiast oczywiście, że Izrael nie jest w stanie i nie będzie prowadził inwazji, to jest wszystko prowadzone takimi chirurgicznymi uderzeniami. Czy na przykład politycznymi uderzeniami, jakimiś takimi, czy to też jakaś gra wywiadów, tak? natomiast nie spodziewam się żadnych inwazji typu zdobycia Damaszku, czy, czy, czy nie wiem, z, czy, 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 czy jakiejś aneksji terytoriów większych itd., itd., z tego względu, że po prostu Izrael nie posiada takiej siły ani demograficznej, ani takiej licznej armii. Żeby kontrolować jakieś spore terytorium, jeszcze zamieszkiwane przez miliony y, Arabów, czyli, po, czyli ich wrogów, czyli potencjalnych terrorystów, czy potencjalnych buntowników, potencjalnych wrogów, tak? Czy Izrael nie jest w stanie kontrolować jakiegoś olbrzymiego terytorium? To widać nawet teraz, że przez te 50 lat oni mają problem, żeby spacyfikować niejako e, tych Palestyńczyków, tak? A co dopiero gdyby mieli przejąć jakieś większe terytoria y, arabskie. Więc jakby tutaj, te, te, jeśli chodzi o jakąś inwazję i przejęcie terytorium, czy to Syrii, czy, czy Liban, na przykład, no to raczej wątpię, żeby to wchodziło w grę. Natomiast cały czas toczy się taka wojna bardziej precyzyjna, też na tworzenie chaosu, na, na zmianę władz i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jedyną możliwą reakcją państw arabskich, no to jest właśnie zawiązanie koalicji i taka siłowa inwazja, siłowe wyparcie Żydów z tego terytorium, z Palestyny. No i uff, tak jak mówię, no. Przyszłość rysuje się w nienajlepszych kolorach dla Izraela, i rzeczywiście Kissinger może mieć rację. Aczkolwiek myślę, że na pewno y, pomylił się w zakresie wskazania daty, bo 2022 rok to jest bardzo bliska perspektywa czasu. Natomiast w tej chwili nie widać żadnej absolutnie siły, żadnej koalicji antyizraelskiej, która by w tej chwili mogłaby się zawiązać i byłaby. Tutaj zagrożeniem dla Izraela. Jedyną siłą, która jest zagrożeniem dla Izraela, to jest właśnie Iran i jego wpływy w Syrii i w Libanie. I dlatego jest właśnie taka mocna gra polityczna pomiędzy Izraelem i Iranem I nie tylko polityczna, jak również tutaj militarna. Tak? Iran wysyła swoje bojówki do Syrii, wspiera Hezbollah w Libanie, natomiast Izrael tutaj jakby niejako się odgryza i wszystko, próbuje bombardować te wszystkie. Zagrożenia na, teren na terytorium Syrii, tak? Więc jakby tutaj jest taka mocna rywalizacja w tej chwili. Natomiast Iran nie jest w stanie y, zająć się jako terytorium, nie jest w stanie zagrozić niepodległości w tej chwili y, Izraela. Więc jakby na, na chwilę obecną, no, ten Izrael jednak jest mniej lub bardziej, ale jednak bezpieczny. Natomiast w takiej dalszej perspektywie, powiedzmy, 10 lat i więcej. Y, no to w przypadku rzeczywiście wycofania się USA ze wsparcia dla Tel Awiwu no to będzie bardzo, bardzo, bardzo niebezpiecznie dla Izraela i myślę, że cały ten Bliski Wschód naprawdę może w pewnym momencie ruszyć, ruszyć w kierunku Tel Awiwu, tak? Także perspektywy na przyszłość no są takie średnie, zwłaszcza też, tak jak mówiłem, że Izrael władze z Izraela no nie dają się lubić innym, nawet potencjalnym sojusznikom, tak, po prostu wszystkich próbują wydoić na kasę, która jest im potrzebna, natomiast nie patrzą w dłuższej perspektywie, że, że to nie opłaca się, no tak czysto politycznie, nie opłaca się geostrategicznie, też geopolitycznie. A warto jeszcze, a, jeszcze zapomniałem jedną rzecz, oczywiście jeszcze tutaj w to wszystko wchodzi gra Rosji, tak, czyli... Relacje izraelsko-rosyjskie, które też są dosyć ciekawe, bo Izrael, Benjamin Netanjahu, często właśnie lata do Moskwy, często spotyka się z dyplomatami rosyjskimi, i tak się dziwnie składa, że za każdym razem, jak coś konsultuje z Putinem czy, czy z Rosjanami, to za chwilę lotnictwo izraelskie bombarduje jakieś cele w Syrii. Więc to też jest ciekawe i warto to obserwować. To znaczy widać tutaj, że ci Rosjanie no tak, oczywiście bronią Asada, ale nie przed każdym. To, to jest, to jest taki fajny wątek, który, który nadaje się na omówienie, na, na, na już na, na kolejne nagranie, na inny artykuł. I warto również jeszcze tu to kontekst Turcji też jeszcze poruszyć, tak? bo Turcy niby są w NATO, niby są sojusznikami mm. Amerykańskimi, ale właśnie ze względu na, to, na ten problem kurdyjski, również z, z uwagi na, na te surowce energetyczne, e, jeśli chodzi o Morze Śródziemne i tutaj te jakby spory turecko-właśnie między innymi turecko-izraelskie, no to Turcy nie za bardzo też są przychylni jakoś mocno Izraelowi, więc to też nie jest taki do końca sojusznik Izraela i zresztą nigdy jakoś specjalnie nie był. Więc tak mniej więcej to wygląda od strony Tel Awiwu. I myślę, że nagranie, mam nadzieję, że się nagranie podobało. Zapraszam do subskrypcji. Zapraszam na mojego bloga, zapraszam do artykułu, do którego link zamieściłem pod tym nagraniem. I tam znajduje się dużo więcej informacji, dużo więcej danych, wykresy, mapy. Można sobie to wszystko pooglądać. Jest fajna mapa topograficzna terenu, która pokazuje niejako jak wygląda ten bastion palestyński. Bardzo, bardzo, jakby ona jest taka plastyczna i bardzo to oddaje po prostu, oddaje tą, tą myśl, tak, tego bastionu właśnie. I, I jeśli na przykład faktycznie gdzieś tutaj, bo oczywiście nie, nie jestem nieomylny, dla mnie to jest po prostu hobby, tak, którym próbuję zarazić inne osoby. Jeśli ktoś gdzieś tutaj e, zauważył jakiś błąd, jeśli chodzi o dane, jeśli chodzi o jakieś... E, Wywody, no to oczywiście zachęcam do zostawienia komentarza. Jeśli chodzi o dane, to i artykuł, to zachęcam do po prostu, jeśli ktoś zauważy jakąś rozbieżność z rzeczywistością, to proszę zamieszczać od razu linki, gdzie mógłbym sprawdzić, zweryfikować pewne dane, tak? ponieważ ja też bazuję, ja tego sobie wszystkiego nie wymyślam, tylko bazuję na pewnych materiałach, które po prostu znalazłem, tak. I ten mój research być może nie jest doskonały, ponieważ ja to robię wszystko w wolnym czasie i no, siłą rzeczy no, mogę gdzieś się pomylić, lub też sięgnąć po źródła, które są nie do końca wiarygodne. Także, jeśli ktoś będzie chciał coś podważyć, no to proszę wskazać źródło, które wykazało się, że tak powiem, nierzetelnymi danymi, na które ja się powołałem. I prosiłbym od razu o wskazanie jakiegoś źródła, które mógłbym sobie sprawdzić, porównać, zweryfikować dane. Dla mnie to też będzie zawsze jakaś nauka, zweryfikowanie swojej wiedzy i mógłbym się czegoś dowiedzieć. Także to taka, taka jakby propozycja tutaj współpracy, niejako, jeśli chodzi o wiedzę i jeśli chodzi o dzielenie się jakimiś przemyśleniami. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do następnych nagrań. Zapraszam na bloga.